Na pańskim prywatnym terminalu jest nowa wiadomość. Wyrzucam sondę. Sonda poszła. Sonda wystrzelona. Wyrzucam sondę. Sonda poszła. Sonda wystrzelona.
Wyrzucam sondę. Sonda poszła. Sonda wystrzelona. Sonda wystrzelona. Sonda poszła. Wyrzucam sondę. Sonda poszła. Wyrzucam sondę. Sonda poszła. Sonda wystrzelona. Wyrzucam sondę.
Sonda poszła. Wyrzucam sondę. Sonda wystrzelona. Sonda wystrzelona. Wyrzucam sondę. Sonda wystrzelona. Sonda poszła. Sonda wystrzelona. Sonda poszła. Wyrzucam sondę. Sonda wystrzelona. Sonda poszła. Sonda wystrzelona. Sonda poszła. Sonda wystrzelona. Sonda poszła.
Sonda wystrzelona. Sonda poszła. Wyrzucam sondę. Wyrzucam sondę. Wyrzucam sondę. Sonda poszła. Sonda poszła. Sonda poszła. Wyrzucam sondę. Sonda poszła. Sonda poszła. Sonda wystrzelona. Wyrzucam sondę. Wyrzucam sondę. Sonda wystrzelona. Sonda poszła. Wyrzucam sondę. Sonda poszła.
Wyrzucam sondę. Wyrzucam sondę. Sonda wystrzelona. Wyrzucam sondę. Sonda wystrzelona. Wyrzucam sondę. Wyrzucam sondę. Thank you.
lodowiska. Promieniowanie słoneczne unicestwiło chroniącą Heistrom magnetosferę. Bezpośrednie wystawienie na promienie słoneczne spowoduje uszkodzenie tarcz. A ej, zanim 300 lat temu doszło do rewolty getów, Quarianie skolonizowali Heistrom, aby prowadzić obserwacje jego tajemniczego, niestabilnego słońca, które groziło przedwczesnym przejściem do postaci czerwonego olbrzyma. Jako słabo uzbrojony ośrodek naukowy o minimalnej wartości militarnej, Heistrom nie był w stanie odeprzeć ataków getów i szybko dostał się pod ich kontrolę. Przechwycone dane dotyczące planety świadczą o tym, że zabudowania na Heistromie pochodzą jeszcze sprzed wojny, co czyni z nich ostatnie zabytki kwariańskiej architektury w całej galaktyce. Ponieważ słońce planety zakłóciło działanie jej ochronnego pola magnetycznego, ludzie, którzy ośmielą się zapuścić na kontrolowany przez gety Heistrom, muszą zachować szczególną ostrożność. Kilka minut napromieniowania może doprowadzić do przeciążenia tarcz, kilka godzin spowodować śmierć. Ponadto wpływ promieniowania słonecznego praktycznie uniemożliwia łączność pomiędzy powierzchnią a orbitą. Tarcze się przegrzewają, Shepard. Dopóki zostaniemy w cieniu, nic tam nie będzie. Strzelam pociskiem obalającym. Thank you.
brat! Ktoś jeszcze ma ochotę? Musi być jakaś inna droga. Spalimy się żywcem! Już idę. Idę za tobą. Tu komandor Shepard, Normandia. Możemy jakoś pomóc? Ustaw radio na kanał 617 Kreta. Wykonywaliśmy misję zwiadowczą, bardzo ryzykowną. Znaleźliśmy to, czego szukaliśmy, ale z kolei nas znalazły gety. Osaczyły nas. Nie możemy dostać się na statek ani przesłać danych przez promieniowanie słoneczne.
Jak się trzymacie? Ilu was zostało? Byliśmy małym oddziałem. 12 komandosów i grupa naukowców. Teraz została nas połowa. Ale ci syntetyczni granie słono za to zapłacili. Co wy w ogóle tutaj robicie? Pytasz niewłaściwą osobę, Shepard. Ja celuję i strzelam. Chodzi o słońce. Starzeje się szybciej niż powinno. Jakiś problem z energią. Skąd wzięły się gety? Wykrył nas jeden z ich statków patrolowych. Zanim zdołaliśmy odlecieć, z desantowców spadła na nas chmara getów. Ten układ kontrolują gety. Wiedzieliśmy, że od czasu do czasu patrolują planety. Mieliśmy nadzieję, że nas nie wykryją. Czy gety mogą przysłać posiłki? Nie sądzę. W porządku? Możemy być za parę minut. Idźcie powoli i ostrożnie. Słońce usmaży nasze tarcze w kilka chwil. Schroniliśmy się w bazie po drugiej stronie doliny. Zostawiłem Talizora w bezpiecznym miejscu i wróciłem, żeby bronić przejścia. Wyciągnięcie Tali to nasz priorytet. Jeśli uda ci się ją uratować, odciągniemy od was wroga. Masz pewność, że gety nie dotarły do Tali? Zostawiłem z nią najlepszych ludzi. Kiedy dotrzesz, możesz porozmawiać przez komunikację. Zginiesz dla jakichś badań? Nie. Oddam życie za wędrowną flotę. To ogromna różnica. Nie znam się na technologii, Shepard. Jestem komandosem. Każą mi strzelać, to strzelam. Kazano mi ochraniać Talina. Jeśli uda ci się ich stąd zabrać, moje zadanie będzie wykonane. Trzymajcie się. Uderzymy od tyłu. Zaraz! Kręć się! Mamy nadlatujący desantowiec! Nanieś je na mój radar. Gotowe. Do pozbycia się gruzu będziesz potrzebować obu kompletów ładunków. Odpalam strzał wstrząsowy! Thank you.
Uwaga! Tylko na tyle was stać! O! Promieniowanie spala nasze
Niech jest! Nie mam tarcz! Wstrząsowym! Potwierdzam! Potwierdzam! Ruszam!
Wystarczy! Zabierzmy się stąd, zanim wybuchnie! Już się robi. No to jazda! Kuariańska architektura. Te dwa słowa rzadko występują razem. Po co Kuarianie zapuszczali się tak głęboko na terytorium getów? Nasi przodkowie przemierzali te korytarze z odkrytymi głowami. Słońce musiało być wtedy normalne. Ile to przestrzeni? Tali, tu Shepard. Przykro mi. Wszyscy tu są martwi. Jeśli ktoś przeżył, musiał się wycofać. Wiedzieliśmy, że ta misja jest bardzo ryzykowna. Cholera. A co ty tu robisz, Shepard? Jesteśmy w samym sercu przestrzeni getów. Akurat byłem w pobliżu. Pomyślałem, że przyda ci się pomoc. Dzięki, że tu jesteś, Shepard. Tak dobrze usłyszeć twój głos. Kal Rigar i resztka jego oddziału doprowadzili mnie do obserwatorium. Z twojej pozycji należy przejść przez drzwi, a potem przez pole. Mam potrzebne dane i na razie jestem bezpieczna, ale na zewnątrz jest dużo getów. Jakie badania tu prowadzisz? Chodzi o tutejsze słońce. Starzeje się szybciej niż powinno. Opowiem ci więcej, kiedy nie będzie do nas strzelało tyle getów. Może powinniśmy sprowadzić tu Normandię? Raczej nie. Te budynki mają setki lat. Jeśli wystawisz je na ciężki ostrzał, to wszystko może się na nas zawalić. Jesteś sama, czy nie? Rigar miał oddział komandosów, którzy mnie ubezpieczali, kiedy biegłam do obserwatorium. Przynajmniej kilku z nich jeszcze żyje. Słyszałam, jak strzelali na zewnątrz do getów. Chyba ktoś zamknął drzwi przed getami, a konsola jest uszkodzona. Możesz je otworzyć od swojej strony? Zobaczmy. Tak, proszę. Powinny być już otwarte. Uważaj na siebie, Shepard. I proszę, zrób wszystko, żeby Rigar przeżył. Wezmę to.
Zauważono nas. Sądy mają sondażu optycznego. A ja się martwiłem, że za łatwo nam pójdzie. Zupełne zaskoczenie. Miałem ten cel. Zupełne zaskoczenie. I po tobie. Zupełne zaskoczenie. Jednego mniej. Cel. Kocham te snajperki. Nieźle! Ktoś jeszcze ma ochotę? Ktoś jeszcze ma ochotę? Zdecydowanie jak za starych dobrych czasów. Thank you.
słońce padły. Nie chcę zdechnąć! Ruszam! No to jazda! Zrozumiałem! Thank you.
problem. Zrozumiałem. O! Tutaj! Kryjcie się! Tu Kal Riga, komando z wędrownej floty. Rozmawialiśmy przez radio, zanim przyleciał desantowiec. Nadal nie mam pojęcia, co tu robić, ale przyjmę każdą pomoc. Tali jest w tamtym budynku. Gety zabiły resztę mojego oddziału i próbują się do niej dostać. Zdołałem tylko odwrócić ich uwagę. Jesteś pewien, że ona nadal żyje? Obserwatorium ma wzmocnioną konstrukcję. Nawet gety nieprędko się przewiją. Trudno zhakować drzwi pod ostrzałem rakietowym. Getów jest prawie cały pluton, ale najgorszy jest Kolos. Ma protokół naprawczy. Zwija się w kulkę i usuwa szkody. Nie dam rady go trafić, kiedy tak się chowa. A jak próbowałem podejść bliżej, jeden z tych drani przestrzelił mi kombinezon. Masz mocno uszkodzony kombinezon? Dzięki zaporom skażenie zostało odizolowane. Poza tym pływam w antybiotykach. Może i oberwałem od getów, ale nie pozwolę, żeby w środku bitwy zabiło mnie zakażenie. To by była obelga. Co możesz mi powiedzieć o polu bitwy? Po prawej stronie jest pomost ze stanowiskiem snajperskim. Można stamtąd narobić sporo zamieszania, ale żaden z moich ludzi nie zdołał ominąć getów. Środek jest kryty, ale ten przeklęty kolos ma przez cały czas otwarte pole do strzału, a z obu stron napływają gety. Lewa strona zapewnia częściową osłonę przed kolosem, ale za to gety mają twój tyłek na widoku. Właśnie tak mnie dorwały. Masz jakiś pomysł, jak poradzić sobie z kolosem? Standardowa procedura w przypadku jednostek pancernych zaleca zniszczenie tarcz i stopniowe dobicie wroga. Wiesz, rząd licza spadnie, ale protokół naprawczy uniemożliwia ten plan. To bydle co jakiś czas zwija się w kulkę i dokonuje napraw. Więc cokolwiek zrobimy, musimy szybko załatwić tego drania. Pewnie będziemy musieli podejść bliżej. Musimy dostać się do talii. Jakieś pomysły? Jeden. Nie bardzo mogę się ruszać, ale nadal potrafię naciskać spust. I mam wyrzutnię rakietową, której jeszcze nie usmażyło słońce. Ty się zbliżysz. Ja zajmę kolosa. Może nawet zdołam zniszczyć jego tarczę. Przy odrobinie szczęścia uda ci się go wykończyć. Dość już zrobiłeś, Rigar. Nie musisz poświęcać życia. Nie prosiłem cię o pozwolenie. Moje zadanie to zapewnienie bezpieczeństwa talii. Mamy za mało ludzi, żebyś poświęcał życie dla oddziału. Cofnij się! Nie będę spokojnie patrzył, jak rzucacie się pod lufy wroga! Zabili cały mój oddział! Więc jeśli chcesz uczcić jego pamięć, osłaniaj mnie! Jesteś mi tu potrzebny na wypadek, gdyby sprowadzili posiłki. Zgoda, Shepard. Zrobimy to twoim sposobem. Rozwal ich dla mnie! Tila Selai! Przed nami towarzystwo! Pełne zaskoczenie. Ktoś jeszcze ma ochotę? Thank you.
To cholerstwo nie chce zdechnąć! Idę za tobą. Jestem za tobą. Skończę tylko ściągać te dane. Dzięki, Shepard. Gdyby nie ty, nigdy nie udałoby mi się wydostać z tego pokoju. Ta misja to porażka. Żałuję, że nie dołączyłam do ciebie na pochodzie wolności, ale nie mogłam pozwolić, żeby ktoś podejmował za mnie tak duże ryzyko. Wielu Quarian straciło tu życie. Czy to było tego warte? Nie wiem, Shepard. To nie była moja decyzja. Rada Admiralicji była przekonana, że dla tych informacji warto poświęcić życie nas wszystkich. Muszę wierzyć, że wiedzą, co dla nas najlepsze. Nie pytałem, co myśli jakiś admirał. Chcę wiedzieć, co ty myślisz. Zginęło tu wiele osób. Wśród nich kilku moich przyjaciół. Wszyscy świetnie wykonywali swoją pracę. Lepiej, żeby te cholerne dane były tego warte. Zbyt wiele nas kosztowały. Co możesz mi powiedzieć o waszych badaniach w tym miejscu? Słońce Hejstromu staje się niestabilne. Dawniej, kiedy była tu kwariańska kolonia, było zwykłą gwiazdą. Nie powinno się zmieniać tak szybko.
co może powodować destabilizację Słońca? Gdybym miała zgadywać, powiedziałabym, że to ciemna energia, która oddziałuje na wnętrze gwiazdy. Efekt jest podobny do tego, gdy gwiazda rozrasta się przed wejściem w fazę czerwonego olbrzyma. Ale Słońce Hejstromu jest na to o wiele za młode. Cieszę się, że mogłem pomóc niezależnie od przyczyn. Kiedy już dostarczysz dane, przydałabyś mi się na Normandii. Obiecałam, że doprowadzę tę misję do końca. Zrobiłam to. Mogę z tobą odejść i przesłać dane flocie. A jeśli admirałowie będą mieli jakieś zastrzeżenia, do diabła z nimi! Właśnie widziałam, jak ginie reszta mojej drużyny. Może nie cała reszta drużyny. Rigar! Ty żyjesz! Twój dawny kapitan jest tak dobry, jak mówiłaś. Cholerny kolos nie miał szans. Jeśli będzie trzeba, Normandia może was stąd zabrać, Rigar. Gety nie zniszczyły naszego statku. Jeśli tylko znikniemy stąd, zanim dotrą posiłki, nic nam nie będzie. Właściwie nie polecę z wami. Dołączę do komandora Sheparda. Przekażę dane Radzie Admiralicji i powiadomię ich o tym, co się stało. Jest twoja, Shepard. Pilnuj, żeby nic jej się nie stało. Cerberus widział nagranie swojej walki, Talizora. Chętnie widzielibyśmy cię w drużynie. Twoje umiejętności inżynierskie będą bardzo przydatne podczas misji. Nie wiem, kim jesteś, ale Cerberus zagroził bezpieczeństwu wędrownej floty. Pochlebstwa nic nie zdziałają. Właśnie dlatego tu jesteś, Tali. Potrzebuję ludzi spoza Cerberusa, kogoś, komu mogę ufać. Nie brałem udziału w tym, co przydarzyło się wędrownej flocie, ale rozumiem twoją podejrzliwość. Mam nadzieję, że się rozwieje, kiedy zaczniemy razem pracować. Założyłam, że działasz pod przykrywką, Shepard. Że może nawet chcesz rozwalić Cerberusa. Jeśli tak jest, to pożyczę ci granat. Jeśli nie, to zostanę tu dla ciebie. Nie dla... Może poczujesz się lepiej, jeśli rozejrzysz się po Normandii. Wprowadziliśmy kilka ulepszeń. Załatwię Talizora pozwolenie na dostęp do naszych systemów. Dziękuję. Nie mogę być członkiem twojej drużyny, jeśli nie będę wiedziała, jak działa statek. Shepard, pamiętaj, ci ludzie w przeszłości próbowali zniewolić Rakni i ofiary Toriana. Będę w maszynowni. Nie zapomnij przedstawić się Eddie. To nasza nowa sztuczna inteligencja. Produkowany przez Asari pancerz Silaris może wytrzymywać nawet olbrzymie temperatury i energię kinetyczną broni statków kosmicznych. Niezrównaną wytrzymałość zapewnia pancerzowi proces produkcji. Jego centralny materiał, płachty węglowych nanorurek, łączy się z chemiczną krystalizacją z fazy gazowej węglowej postaci diamentu, a następnie poddaje procesowi miażdżenia w polach efektu masy. W ten sposób warstwy są kompresowane w niewiarygodnie zbity materiał o nadzwyczajnej sile i wytrzymałości na skrajne temperatury. Eliminuje się też kruchość diamentu. Sam pancerz diamentowy ma dwie wady.
Po pierwsze, mimo że koszt nanorurek i tworzenia diamentu CVD w ostatnich latach spadł, cena nadal jest zbyt wysoka, żeby pokrywać materiałem Silaris statki większe niż fregata. Po drugie, pancerz musi być przytwierdzony do nadbudowy statku, a broń o odpowiedniej sile rażenia może nadal wywoływać fale uderzeniowe, niszczące metale pod samym pancerzem. Często można się spotkać z błędnym twierdzeniem, że pancerz Silaris iskrzy się lub błyszczy dzięki zawartym w nim diamentom. W rzeczywistości pancerz jest zwykle metalicznie szary albo ma żółtawy połysk, ponieważ podczas procesu kucia w niezwykle wysokiej temperaturze diamentowy splot zostaje zabarwiony domieszkami azotu atmosferycznego. W pańskim prywatnym terminalu jest nowa wiadomość. Strasznie się martwiłam, kiedy byłeś uwięziony na statku zbieraczy. Całe szczęście, że mamy Eddie.
To chyba wykracza poza zawodowe zainteresowanie, Kelly. Jesteś nie tylko moim dowódcą. Jesteś moim przyjacielem. Eddie sprowadziła cię z powrotem. Gdyby miała ciało, uściskałabym ją. Ja stoję przed tobą. Nie uściśniesz mnie? Witam z powrotem. W czym mogę panu pomóc? Jest coś, o czym powinienem wiedzieć? Tane chciałby z panem pomówić w stacji podtrzymywania życia w kwaterach załogi. Coś jeszcze, komandorze? Masz chwilę, żeby porozmawiać? Dla pana zawsze mam czas. Pójdę już. Dobrze. Może porozmawiamy później. Shepard. Coś nie w porządku? Tak, ale teraz, gdy tu jesteś, trudniej o tym rozmawiać. Źle się czujesz? Wezwę lekarza. Nie, nie. Chociaż to pewnie jedna z przyczyn. Moja śmiertelność skłania mnie do rozmyślań. Kiedyś miałem rodzinę. Wciąż mam syna. Ma na imię Koliat. Nie widziałem go od bardzo dawna. Kiedy ostatnio z nim rozmawiałeś? 10 lat temu. Pokazał mi coś, co zrobił w szkole i spytał, czy możemy zatańczyć jak wariaci. Robiliśmy to, kiedy był młodszy. Co to za taniec? To sprawdzam swoje kontakty w ekstranecie. Czekam na informacje o następnym celu. Z konsoli dobiega muzyka. Stara. Niemodna. Do pokoju wpada Koliat. Cześć, tato! Biega dookoła mnie. Biorę go na ręce, podrzucam do góry. Piszczy, śmieje się. Pokręćmy się. Konsola pika. Stawiam go na ziemi. Otwieram wiadomość. Tato prosi. Ciągnie mnie za rękaw. Muszę to przeczytać, mówię. Nie patrzę na niego. Nigdy o tym nie mówiłeś. Dlaczego teraz? Kiedy moja żona opuściła swoje ciało, ja zająłem się tym. Zostawiłem Koliata pod opieką ciotek i wujów. Od tamtej pory się nie widzieliśmy, nie rozmawialiśmy. Spodziewałem się innej decyzji. Dlaczego sam go nie wychowałeś? Moje ciało pobłogosławiono talentem do odbierania życia. Hanarzy go udoskonalili. Niewiele więcej umiem. Nie chciałem, żeby Koliat żył tak jak ja. Miałem nadzieję, że znajdzie własną drogę. Jeśli miał mnie znienawidzić, to trudno. Ale nie poszedłby drogą grzechu. Użyłem swoich kontaktów, żeby wytropić Koliata. On się podzielił. Robi to, czego chce jego ciało. Musisz mi to dokładniej wyjaśnić. Podzielony. Naszą prawdziwą istotą nie jest ciało. Jest nią dusza. Ciało i dusza działają jako jedność w pełnej osobie. Kiedy dusza jest osłabiona rozpaczą lub strachem, albo gdy ciało jest chore lub ranne, osoba zostaje podzielona. Nie jest już pełna. Co mu się stało? Coś mu dolega? Stało się coś, co nie powinno się stać. Wie, gdzie byłem, co robiłem. Nie wiem dlaczego, ale poleciał na Cytadelę. Wynajął się jako płatny zabójca. Chciałbym, żebyś mi pomógł go powstrzymać. On... to nie jest życie dla niego. Nikt nie wynajmuje żółtodzioba do zabójstwa na zlecenie. Ktoś musiał zauważyć, że mamy to samo nazwisko i pomyśleć, że pracujemy razem. Nie wiem, dlaczego przyjął to zlecenie. Może
może chciał się do ciebie zbliżyć. Ta myśl prześladuje mnie bardziej niż wszystkie inne. Tane, nie mam tylu kontaktów co ty, ani nie potrafię tak tropić. Do czego potrzebujesz mojej pomocy? Nie potrzebuję twojej pomocy. Chcę jej. Kiedy ostatnio widziałem mojego syna, owinęli jej ciało w morskie pnącza. Obciążyli je kamieniami. On próbuje mi się wyrwać, woła ją. Kanarze podnoszą ją z platformy. Ich śpiew jest jak bicie dzwonów. Ogień zginął, by zapłonąć na nowo. On błaga, żeby jej nie zabierali. Pozwalają jej ciału ześlizgnąć. On mnie bije. Nie pozwól im, zrób coś. Czemu nic nie robisz? Ale deszcz. Na kadrze zawsze pada. Po jego buzi spływa ciepła woda. Nie chciałem, żebyś to znowu przeżywał. Pamięć idealna czasami jest ciężarem. Z jakiego powodu poleciał na Cytadelę? Wiele lat temu przygotowałem dla niego paczkę. Pozostałości mojego zmarnowanego życia. Zdeponowałem ją u woluskich bankierów, którzy mieli ją dostarczyć po mojej śmierci. Zdobył ją wcześniej, nie wiem w jaki sposób. Wykonywałem zlecenie na Cytadeli w czasie, gdy zmarła jego matka. To wtedy mógł tam polecieć. Polecimy na Cytadelę tak szybko, jak to możliwe. Dziękuję, Shepard. Będę medytował, dopóki nie będę ci potrzebny.
jak bardzo nienawidzę tego miejsca. Widzisz lądowisko? Musi być na dachu, bo inaczej zarosłoby w ciągu kilku godzin. Shepard, wszędzie wyłapujemy sygnały cieplne, poza waszą strefą lądowania. Coś zakłóca pracę czujników. Nie dziwne, jeśli to ośrodek Cerberusa. Ta, jak oni już coś budują, to solidnie. Dupki. Powrót tutaj był błędem, Shepard. Weź się w garść. Będzie dobrze. Wszystko w porządku, dobra. Zejdźmy na ziemię. Ragia, opanowana w zastraszającym tempie przez sprowadzony z innej planety gatunek rośliny, może służyć całej galaktyce za przestrogę, przypominając o konieczności rozważnego zarządzania procesem kolonizacji. 200 lat temu Batarianie postanowili zamienić niezamieszkałą planetę Ragię w rolnicze zagłębie swojego imperium. Władze zdecydowały się na wprowadzenie na Pragię nowego, zmutowanego przemysłowo gatunku rośliny, który znakomicie przyjął się na tutejszych żyznych glebach pochodzenia wulkanicznego. Koszmar rozpoczął się, gdy doszło do synergii wpływu mikroorganizmów chemotroficznych oraz panujących tu warunków geotermalnych na rośliny. Powstały zmutowane szczepy trujących, a nawet mięsożernych roślin, które porosły kolonie w ciągu kilku dni, zmuszając Batarian do ucieczki. Ponieważ zwierząt jest na Pragi zbyt mało, aby mogły zahamować wzrost roślin, ekolodzy przymierza szacują, że za 400 lat dojdzie do wyjałowienia gleb. Ze względu na to, że Pragia jest niezamieszkała i leży na uboczu, stała się w tym regionie idealną kryjówką dla handlarzy narkotyków, przemytników broni, piratów, najemników, terrorystów i tajnych agentów. Podłóżmy bombę w mojej celi. Chcę patrzeć, jak to miejsce płonie. Nigdy nie widziałam tego pokoju. Chyba przywozili nowe dzieci w tych kontenerach. Były zmarnowane i głodne, ale żyły. Zazwyczaj. To jest niewiarygodne. Wyczyszczone!
się podejrzliwy. Kiedy zobaczy nasze wyniki, nie będzie go obchodziło, jakie osiągnęliśmy. Ale gdyby wiedział... O niczym się nie dowie. Człowiek iluzja znowu zażądał raportów operacyjnych. Robi się podejrzliwy. Kiedy zobaczy nasze wyniki, nie będzie go obchodziło, jakie osiągnęliśmy. Ale gdyby wiedział... O niczym się nie dowie. Ten ośrodek wymknął się chyba spod kontroli. Wygodnie ci tak myśleć, co? Nie powiedział, co konkretnie ukrywali przed człowiekiem iluzją. Pamiętam, jak uciekłam do tego pokoju. Ja zobaczyłam. W suficie widziałam światło dzienne. Pomiędzy mną a wolnością był tylko jeden półżywy strażnik. Błagał, żebym darowała mu życie. To wygląda jak arena. Zgadza się. Organizowali tu walki. Wystawiali mnie przeciwko innym dzieciakom. Uwielbiałam to. Jedyne chwile, które spędzałam poza celą. Co badali? Skąd mam wiedzieć, do cholery? Może po prostu ich to kręciło. Nigdy nie rozumiałam, co tu się działo. Jak często to robi? Spędziłam w celi całe życie. Czasami mnie wyciągali i kazali mi walczyć. Faszerowali prochami. Robili różne rzeczy. W celi czas płynie inaczej. Czy inne dzieci ginęły w tych walkach? Byłam dzieciakiem, nafaszerowanym prochami. Kiedy się wahałam, razili mnie prądem. Kiedy atakowałam, narkotyki napełniały moje żyły.
Nagradzali cię za to, że atakowałaś? Nawet teraz, w czasie walki, robi mi się ciepło na sercu. Im chyba kompletnie odbiło. Nie wiem. Teraz to już nieważne. Ruszajmy. O tak. Funkcjonariusz ochrony Zemkl, ośrodek Teldin. Obiekty wydostały się z cel. Niszczą wszystko dookoła. Obiekt Zero próbuje się uwolnić. Proszę o zgodę na likwidację. Powtarzam, proszę o zgodę na likwidację. Potrzebujemy tylko Jack. Inne obiekty są zbędne. Ona musi przeżyć. Przyjąłem. Rozpoczynam. To było inaczej. Uciekłam, kiedy zniknęli moi strażnicy. To ja wznieciłam bunt. Może zdarzyło się coś, czego nie widziałaś? Zaatakowały mnie inne dzieciaki. Zaatakowali mnie strażnicy. Zaatakowały mnie systemy automatyczne. Coś takiego trudno jest błędnie zinterpretować. To miejsce powinno być puste. Kto do kurwy zastrzelił tego Warrena? Jest jeszcze ciepły. Potrzebowali kostnicy. To był mały ośrodek. Inne dzieci umierały tu na pewno jedno za drugim, ale nawet wtedy były częścią eksperymentu. Bzdura. To ja tu miałam najgorzej, a ja przeżyłam.
dziwnie jest znowu się tu znaleźć. Czuję się wkurzona. Jestem niebezpieczną suką, ale jestem też znowu małą dziewczynką. Kurwa, ale to pokręcone. Chodźmy podłożyć te bomby. Zobaczyli nas. Wszystkim dam radę! Trzymali tu dzieciaki? To lustro jednostronne? Moja cela jest po drugiej stronie. Widziałam z niej resztę dzieci. Godzinami na nie wrzeszczałam. A one zawsze mnie ignorowały. Musiałam tędy przejść, kiedy uciekłam, ale nic z tego nie pamiętam. To złe miejsce. Zapis 1054, ośrodek badawczy Teldin. Wyniki ostatniej iteracji Pergnim są mierne. Obiekty 1, 4 i 6 zmarły. Te, które przeżyły, nie wykazują żadnych zmian biotycznych. Obniżyliśmy temperatury ciała pozostałych obiektów, ale nie wywołało to żadnych korzystnych biotycznie reakcji. Wystąpił natomiast efekt uboczny. Wszystkie obiekty zmarły. Więc nie będziemy próbować na zero. Mam nadzieję, że utrzymamy stały dopływ obiektów o potencjale biotycznym. Szybko je zużywamy. To nie w porządku. Eksperymentowali na innych dzieciach, żebym ja była bezpieczna? Nic nie poradzisz na to, co zrobili innym. Nie rozumiesz, Shepard. Przeżyłam tutaj, bo byłam twardsza od pozostałych. Właśnie taka jestem. Wyjdziesz z tego twardsza, silniejsza.
się nam przyda. Mamy tu intruzów. Jeśli mamy ich zabić, musimy pogadać o cenie. Obiecałeś kurę łupów, ale tutaj nic nie ma. Dobra, sprzątniemy ich, a potem cię odwiedzę i porozmawiamy o łupach. Co tu robisz? Najpierw was zabijemy, a potem się zobaczy. Zabić ich! Porozmaw! Została już tylko moja dawna cela. Kimkolwiek jest Aresz, jest właśnie tam. I tak chcę tam podłożyć bombę. Równie dobrze mogę to zrobić na jego zwłokach. Wyjdź. Wiemy, że tu jesteś.
Kim jesteś? Nazywam się Aresz, a wy włamaliście się do mojego domu. Znam cię, obiekcie Zero. Minęło tyle lat. Myślałem, że tylko ja przeżyłem. Mam na imię Jack. Skąd mnie znasz, do cholery? Wszyscy znaliśmy twoją twarz, Jack. Wyprawiali z nami potworne rzeczy po to, żeby ich eksperymenty nie zabiły ciebie. Ty byłaś pytaniem, a ja wciąż szukam odpowiedzi. Chyba nie tylko ciebie przywiodły tu wspomnienia, Jack. Próbowałem o tym zapomnieć, ale takie miejsce nie zapomina ciebie. Idzie za tobą. Zatrudniłem tych najemników i wróciłem tu prawie rok słoneczny temu. Powoli odbudowujemy to miejsce. Dowiem się, co odkryli. Jak wyzwolić w ludziach prawdziwy biotyczny potencjał. Ponownie otwieram ośrodek na Teltin. Będzie tu pięknie. Ja chciałam to rozwalić. On próbuje usprawiedliwić to, co się tu działo, wykorzystując to miejsce. Zrobiłbyś to samo następnym dzieciom? Przecież sam się o to nie prosiłeś. Część została kupiona od ubogich rodzin z ziemi. Inne porwano z kolonii. Większość trafiła tu tak jak ja. Od batariańskich piratów. Robili z nami takie straszne rzeczy. Musieli mieć jakiś powód. Żaden powód nie jest wystarczający. Zwariowałeś? Przecież sam to przeżyłeś. Tu było jak w więzieniu. Jak ci się udało uciec? Zaatakowaliśmy wszyscy naraz, kiedy prowadzili nas do laboratorium. Pokonaliby nas, ale wtedy uwolniła się Jack. Kiedy się ocknąłem, było po wszystkim. Strażnicy, naukowcy i dzieci już nie żyli. A ty zniknęłaś. Ja to wszystko powstrzymałam. Może inni mieli gorzej, ale to, co ty robisz, jest po prostu chore. To wszystko, przez co przeszliśmy, musi być coś warte! Możemy wysadzić to miejsce, ale nadal pozostaje pytanie, co będzie z nim. Co mamy zrobić z drugą tobą? To proste. Zostawcie mnie tutaj. Tu jest moje miejsce. Pieprzyć nie! Jack, on jest uwięziony we własnej przeszłości. Ty musisz wyrwać się ze swojej. On chce z powrotem otworzyć to miejsce. Musi zginąć! On zwariował. Nigdy mu się nie uda wskrzesić tego ośrodka. Daj temu spokój. Twoja przeszłość nie musi mieć nad tobą władzy. Kurwa! Wynoś się stąd! Ale już! Nie warto go ścigać. Całej reszty też nie. Postąpiłaś słusznie, Jack. Być może. Ten pokój był całym moim dzieciństwem. Daj mi chwilę, chcę się tu rozejrzeć. Nie krępuj się. Nic się nie zmieniło. Ale wszystko jest inne. Używałam tego stołu do wszystkiego. Był moim najlepszym przyjacielem. Kuliłam się pod nim, żeby płakać. Byłam żałosna.
Czasem mi się śni, że znowu leżę w tym łóżku i że znowu mnie torturują. Owijałam prześcieradło wokół nadgarstków i próbowałam je oderwać. Nie chcę już więcej tu wracać. Myślałam, że tamten pokój to reszta świata. Waliłam i wrzeszczałam. Na nic się to nie zdało. Widzisz te ślady na ścianie? To tutaj po raz pierwszy zabiłam człowieka. Jeden ze strażników próbował mnie powstrzymać. Ale to ja powstrzymałam jego. Dobra, koniec tego mazgajstwa. Rozwalmy to wszystko w cholerę. Zajmę się tym. Tylko zrób zdjęcia. Dotknij mnie, a rozsmakuję cię po ścianach, suko! Dosyć! Przestańcie, obie! Ta pomponiara nie chce przyznać, że to, co mi zrobił Cerberus, było złe. To nie Cerberus, nie sądzę. Ale zdecydowanie byłaś jedną wielką pomyłką. Pierdol się. Nie masz pojęcia, przez co przeszłam. Może czas, żebyś się dowiedziała na własnej skórze. Nasza misja jest zbyt ważna, by osobiste odczucia miały wchodzić nam w drogę. Mam w dupie odczucia. Po prostu chcę ją ukatrupić. Obie wiecie, z czym przyszło nam się zmierzyć. Zostawcie gniew dla zbieraczy. Mogę odłożyć na bok osobiste urazy, ale tylko do końca misji. Spoko. Możesz na mnie liczyć. Nie chciałabym, żeby zginęła, zanim sama jej nie wypatroszę. Wszystko w porządku? Pojawiłeś się w dobrym momencie. W porządku, dopóki ona będzie robić to, co do niej należy. Dzięki, Shepard. Jeszcze raz dziękuję, Shepard. Za poświęcenie czasu na uratowanie mojej siostry. Bez twojej pomocy nie dotarłabym do Oriany na czas. Może to niewiele, ale cieszę się, że Niket próbował się zrehabilitować. Dziękuję, że mnie powstrzymałeś, komandorze. Cieszy cię przeprowadzka siostry? Ma to, czego dla niej chciałam. Normalne życie i wolność obierania własnej drogi. A ona wie, że ma starszą siostrę. Przyjaciółkę. Zamierzasz jeszcze kiedyś z nią porozmawiać?
Szczerze? Nie mam pojęcia. Tym razem nie zaplanowałam niczego z wyprzedzeniem. Zajmę się nią po naszej misji. Teraz nie mogę się rozpraszać, a ona musi przyzwyczaić się do nowego domu. Nie powiedziałaś mi, o czym rozmawiałyście. Przedstawiłam się. Jej rodzina była w szoku. Ona szybko się przyzwyczaiła. W końcu jest równie bystra jak ja. Gra na skrzypcach. Jak ja uwielbia zmienne tempo Piątej Symfonii Nielsena. Chce pracować przy budowie kolonii. Opowiedziała mi o tym dowcip. Jest naprawdę zabawna. Tym się ode mnie różni. Zabawne wydajesz się zupełnie pozbawiona emocji. Dobrze wiedzieć, że gdzieś tam w głębi... Ta misja jest zbyt ważna, żeby zakłóciły ją emocje. Ale dziękuję, komandorze. To dzięki tobie moja siostra jest teraz bezpieczna. Nie zapomnę ci tego. Powinien pan porozmawiać z Tali. Jest czymś wyraźnie zmartwiona. Shepard, mam problem i mogę potrzebować twojej pomocy. Ale najpierw muszę cię o coś zapytać. Muszę wiedzieć, czy mogę ci ufać. Stawką może być bezpieczeństwo floty. Nie można w to mieszać Cerberusa. Nie zdradzę twojego ludu, ale jeśli mam ci pomóc, Cerberus też weźmie w tym udział. Wiem, a to może tylko zaszkodzić, ale nie mam wielkiego wyboru. Właśnie dostałam wiadomość z wędrownej floty. Rada Admiralicji oskarżyła mnie o zdradę. Boję się, Shepard. Nikt, kto cię zna, nigdy by nie uwierzył, że możesz zdradzić swój lud, Tali. Sama nie wiem. Nie stawia się takich zarzutów, jeśli nie ma niezbitych dowodów. Ale dziękuję, że we mnie wierzysz, Shepard. To dlatego, że współpracujesz z Cerberusem? Nie współpracuję z Cerberusem. Współpracuję z tobą. I dostałam pozwolenie, żeby znowu służyć na Normandii. Nie mam pojęcia, o co mnie oskarżają. Przecież gdybym zdradziła flotę, wiedziałabym o tym. Co się dzieje z Quarianinem oskarżonym o zdradę? Najpierw jest przesłuchanie, na którym sędziami są członkowie Rady Admiralicji. Mój ojciec jest jednym z nich. Będzie musiał wycofać się z tej sprawy. Boję się nawet myśleć, jak on się teraz musi czuć. Karą za zdradę jest wygnanie. Jeśli mnie skażą, nigdy nie będę mogła wrócić. A więc nie masz pojęcia, dlaczego cię oskarżają? Żadnego. Szczegóły takich zarzutów rzadko są omawiane na otwartych kanałach. Niczego się nie dowiem, dopóki nie znajdę się we flotylli. Co się stanie, jeśli cię skażą? Jak już mówiłam, zostanę wygnana. Szczegóły zależą od sędziów.
Jeśli uznają, że to tylko tragiczna pomyłka, skazaniec może nawet dostać mały statek i trochę zapasów. Ale to nie ma znaczenia. Tak czy inaczej, jeśli uznają mnie winną, już nigdy nie zobaczę wędrującej floty. Więc nie ma więzienia ani kary śmierci? Nie mamy środków na długoletnie utrzymywanie więźniów. Monitorowana praca jest bardziej efektywna. Mamy też za mało ludzi, żeby pozwolić sobie na egzekucję. Wygnaniec nadal może mieć dzieci, a one są witane we flocie z otwartymi ramionami. Jak często oskarża się kogoś z floty o zdradę? Rzadko. Musi chodzić o coś, co zagraża całej flocie, nie pojedynczemu statkowi. Ostatnim takim przypadkiem była Anora Vania Vasselani, inżynier, która przekazała Batarianom plany systemów obronnych floty. Miała dobre intencje. Batarianie podpisali kontrakt na ulepszenie naszych systemów, ale oddali plany bandzie piratów. Została skazana? Nie. Poleciała na samobójczą misję przeciwko piratom. Zniszczyła ich, zanim zdążyli zaatakować flotę. Została uniewinniona. Pośmiertnie. Miejmy nadzieję, że ja nie będę tak udowadniać swojej niewinności. Jak przebiega proces? Jak szybko musimy cię tam dostarczyć? Dadzą mi odpowiednio dużo czasu, żebym mogła się stawić i podjąć obronę. A jeśli się nie pojawię, to w końcu osądzą mnie zaocznie. A co do przebiegu, jest mniej formalny niż procesy na Ziemi albo w Cytadeli. Jesteśmy rodziną. To jak bardzo nieprzyjemne spotkanie rodzinne. Dobrze, znajdźmy tę flotę. Zamierzałam polecieć innym statkiem. Nie sądziłam, że będziesz mieć czas, żeby mi pomóc. Dziękuję, Shepard. Wprowadzę do Normandii aktualne współrzędne flotylli. Admirałowie będą na nas czekać. Nie ma dla pana żadnych wiadomości.